Pamiętam, jak przyjechałem do Sierra College, rozpocząłem naukę na pierwszym roku kaznodziejstwa. Razem ze mną rozpoczął naukę największy jąkała, jakiego w życiu widziałem. Ten dopiero się jąkał, ale dzięki łasce Boga, inspiracji Ducha dowiódł, że może pokonać swoje problemy i pracować w dziele Bożym. Prześcignął potem tych, którzy wydawali się mieć prawdziwy charyzmat. Oto jak ostatni stają się pierwszymi. Jeśli jestem od czegoś zależny, to będę się starał temu podporządkować. Oto jednak stwierdzenie, które przeczy temu rozumowaniu, ale niewątpliwie jest prawdziwe. Żyjemy w czasach niebezpiecznych dla ludzi, którzy posiadają talenty łączące się z dziełem Bożym. Szatan bowiem nieustannie kusi takie osoby, starające się napełnić je dumą i ambicją. Gdy zaś Bóg używa ich, w 9 przypadkach na 10 stają się one niezależne, zadowolone z siebie i czują się, że mogą polegać na sobie samych. Taki stan grozi wam, o ile wasze życie nie będzie życiem wiary i nieustannej modlitwy. W następnym akapicie czytamy: talenty, lotny umysł, elokwencja nie wystarczą. Bóg przyjmuje tych, którzy mają pokorę, ufające, pełne skruchy serce i wysłuchuje ich modlitw. A dzięki Jego pomocy wszystkie ich ułomności i niedostatki zostaną przezwyciężone. Jakże wielu ludzi obdarzonych wielkimi możliwościami i wysokim wykształceniem zawiodło na stanowiskach wymagających dużej odpowiedzialności, podczas gdy inni o słabszym intelekcie, w bardziej niekorzystnych warunkach odnieśli wspaniałe sukcesy. Tajemnica polega na tym, że ci pierwsi ufali sobie, drudzy natomiast złączeni byli z tym, który jest cudowny w radzie i potężny w działaniu, mocą wykonać to, co postanowił. Jeżeli więc w jakiś ludzki sposób nie jesteście dziś na szczycie, dziękujcie za to Bogu. Łatwiej będzie wam poddać się Mu. Jeśli zaś jesteście wielkimi ludźmi, dziękujcie Bogu, gdy pozwoli, abyście spadli z piedestału. Jeszcze jedna rzecz ma się wydarzyć w czasie ożywienia, jak opisuje to Selected Message, 2 tom, 58-59. Pod strumieniami późnego deszczu ludzka inwencja, ludzkie sposoby działania rozpłyną się, siła ludzkiego autorytetu zostanie złamana jak trzcina, a Duch Święty będzie przemawiał przez ludzi z mocą przekonywania. Ludzkie sposoby działania, ludzka innowacja. Moi drodzy, czy wiecie, że mamy tego aż za dużo? Wiek elektroniki, rozwój ludzkiej inwencji obdarzył nas wszelkiego rodzaju dobrami, które mają pomóc w głoszeniu Ewangelii. Pamiętam, jak siedzieliśmy na werandzie pokoju hotelowego w Luksorze w Egipcie. Mieliśmy już wyjeżdżać wraz z doktorem Hornem. Pozostał tam jeden samotny misjonarz pracujący wśród lepianek mieszkańców Górnego Egiptu. Według badań Rockefellera teren ten jest jednym z miejsc na Ziemi, gdzie ludzie żyją na najniższym poziomie egzystencji. Jeden z lekarzy z naszej grupy oparł się o barierkę i powiedział: czego pan potrzebuje? Możemy dać panu wszystko, czego będzie pan sobie życzał. Proszę powiedzieć, może projektor, ekran, inne wyposażenia. Nigdy nie zapomnę wyrazu twarzy tego człowieka, gdy patrząc poważnie w oczy lekarzowi odrzekł: to, czego potrzebujemy, to waszej modlitwy. Tej nocy przejeżdżaliśmy pociągiem do Kairu. Urzędnik z zarządu kolei otrzymał nominację na wyższe stanowisko i przenosił się do stolicy. Miejscowa ludność przyszła, aby go pożegnać. Krzyczeli, śpiewali, nie zwracając na nas najmniejszej uwagi. Wśród tłumu stał samotny misjonarz otoczony ludźmi wywiatującym na cześć innego człowieka. Gdy wyjechaliśmy z miasta,
i zanurzyliśmy się w ciemność, wciąż dźwięczały mi w uszach słowa. To, czego potrzebujemy, to więcej modlitwy. Potrzebujemy tego. Czy zgadzacie się? Podczas wylania deszczu wieczornego wydarzy się jeszcze coś innego. Gdy ludzkie autorytety stracą znaczenia, Duch Święty przemówi przez swe narzędzia, nikt nie będzie wówczas zastanawiał się, czy zadania są poprawnie sformułowane, zgodnie z zasadami gramatyki i stylistyki. Nie będzie z tym po prostu żadnego problemu. Nikt nie będzie się o to martwił. Czy czujecie dziś, że nie nadajecie się, by uczyć Ewangelii, opowiadać ją komuś? Jezus ma coś szczególnego dla was, moc, której nic nie może dorównać. Nie chcę powiedzieć, że mamy teraz dać sobie spokój z nauką i porzucić szkoły. Niektórzy z nas może pomyśleli, o, to coś dla mnie. Mam już dosyć chodzenia do szkoły. O nie, nic takiego. Jednym z największych czynników postępu świata była działalność szkolnictwa, na przykład w czasie reformacji, w innych okresach. Bóg jednak może użyć tylko takiego człowieka, który nie jest uzależniony od wiedzy zdobytej z książek. Nie polega na niej. Czy zgodzicie się z tym? Mamy polegać na Bogu, a nie na swojej wiedzy. Musimy sobie jednak zdać sprawę, że deszcz wieczorny wciąż jest w przygotowaniu i który ma nastąpić. Wymaga on takiego samego przygotowania, co chrzest Ducha Świętego. Musi poznać moc Bożą i doświadczyć zwycięstwa Ducha Świętego w moim życiu, albo nigdy nie będzie miał udziału w dziele owego potężnego anioła z nieba. Teraz więc coś o przygotowaniu. Testymony, 5 rozdział, 214. Nikt z nas nie otrzyma pieczęci Boga, jeśli nasze charaktery będą miały choć jedną skazę lub zmarszczkę. To może zgorszyć kogoś, kto nie rozumie sprawiedliwości przez wiarę. Mamy obowiązek przez moc Bożą usunąć wszelkie wady z naszych charakterów, oczyścić świątynię duszy z wszelkiej nieczystości. Czy Jezus ma moc, która jest w stanie tego dokonać? Wierzę, że ma. Czytamy dalej. Późny deszcz spadnie na nas tak jak wczesny deszcz na uczniów w dniu Pięćdziesiątnicy. Kolejny cytat. Review and Herald z 19 października 1908 roku. Jedynie ci, którzy przeciwstawili się pokusom w mocy Najwyższego, będą dopuszczeni do udziału w dziele głoszenia Go, poselstwa trzeciego anioła, gdy przejdzie ono w głośne wołanie. Tylko ci, to znaczy, że wcześniej muszą poznać moc Bożą, aby wyjść z Babilonu i nauczyć się polegać zupełnie na Bogu. Czy tak to rozumiecie? Chcę was też zawczasu ostrzec, że wielkie ożywienie symbolizowane przez czwartego anioła spotka się z zaciętą opozycją. Duch Święty opuści wiele serc, a ludzie nawet nie zdadzą sobie sprawy z tego, co się stało. Oto opis tego narastającego oporu pochodzącego z 1894 roku. Selected Message, 2 tom, 57. Chrzest Ducha Świętego, podobny do tego z dnia Pięćdziesiątnicy, spowoduje ożywienie prawdziwej religijności, wystąpienie wiele cudów i znaków. Niebiańskie istoty będą znajdować się pośród nas, a ludzie będą przemawiać, kierowani przez Ducha Świętego. Wiecie, dochodząc do wniosku, że przyjdzie taki dzień, gdy ktoś zacznie głosić z mocą Ewangelię, a my popatrzymy i zapytamy, skąd on się wziął? Kto to jest? A jedyną odpowiedź, jaką otrzymamy, będzie brzmieć, nie wiem. Wierzę, że zanim to wszystko się skończy, aniołowie Boży ukażą się w ludzkich postaciach i głosić będą Ewangelię. Posłuchajcie, niebiańskie istoty znajdować się będą pośród nas, a ludzie przemawiać będą kierowani przez Ducha Świętego. Ale gdy Pan uczyni to,
co uczynił ze swoimi uczniami w dniu Pięćdziesiątnicy, po nim wielu, którzy twierdzą, że wierzą prawdzie, a jednocześnie mają niewielkie pojęcie o działanie Ducha Świętego, zawoła: strzeżcie się fanatyzmu. O tych, którzy zostaną napełnieni duchem, powiedzą: młodym winem się upili. Wobec prawdziwej manifestacji mocy Bożej narastać będzie opozycja podobna do tej, jaka ma miejsce wobec manifestacji fałszywych. Będziemy musieli być bardzo blisko Boga, aby odczuć różnicę. Review and Herald, 27 maja 1890 roku. Światło, które oświeci Ziemię, zostanie nazwane fałszywym światłem przez ludzi odrzucających ścieżkę światłości prowadzącą do jasnego dnia. I w końcu Review and Herald z 7 października 1918 roku. W zborach będzie miała miejsce cudowna manifestacja mocy Bożej, ale nie poruszy ona tych, którzy nie ukorzyli się przed Panem i nie otworzyli drzwi swoich serc przez szczerą pokutę. W manifestacji tej mocy, która oświeci ziemię chwałą Bożą, będą oni widzieli jedynie coś, co w swej ślepocie uznają za niebezpieczne zjawisko, coś, co wzbudzi w nich strach, więc postanowią sprzeciwić się jej, jak to się może stać. Podczas naszych popołudniowych spotkań studiowaliśmy 8 stopni w doświadczeniu człowieka od teraz do przyjścia Chrystusa. Chyba jesteście świadomi, że wielu z tych, którzy brali udział w spotkaniach, mówiło o polityce i sprawach międzynarodowych, a nawet nie zwracali uwagi na sferę osobistego, wewnętrznego doświadczenia. Wiecie, wydaje się, że byli bardziej zainteresowani tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, w innych miejscach, niż tym, co dzieje się w ich własnych sercach. Chcę poprosić was o coś. Pozwólcie polityce i sprawom międzynarodowym toczyć się ich torem i skupcie uwagę raczej na wewnętrznym, osobistym doświadczeniu i na rzeczach, które dzieją się teraz w waszych sercach i będą się działy przed przyjściem Jezusa. Zwróćcie uwagę na 5 następujących punktów. Punkt pierwszy. Narasta wielki nacisk na sprawiedliwość przez wiarę. Punkt drugi. Ten nacisk na sprawiedliwość jedynie przez wiarę w Chrystusa wywołuje potężny wstrząs wśród ludu Bożego. Jeszcze na krótko przed przyjściem Jezusa istnieją 3 grupy ludzi. Gorący, zimni i letni. Po tym wstrząsie jednak pozostają tylko 2. Gorący i zimny. Letni znikną. Tak było zawsze, gdy głoszono poselstwo o Chrystusie i Jego sprawiedliwości. Gdziekolwiek szedł apostoł Paweł, tam następowało ożywienie albo bunt, albo obydwa jednocześnie. Gdziekolwiek Jezus przemawiał, tam ludzie albo stawali w tłumie i mówili: wykpijmy go i zrzućmy ze skały, albo padali u jego stóp i mówili: Panie, bądź miłościw mi grzesznikowi. Nie było pośredniej frakcji. Letni zniknął. Już zaczęli znikać, moi przyjaciele. Czy zauważyliście to? 3 grupy staną się 2 pod wpływem wstrząsu. Punkt 3. Duch Święty i aniołowie opuszczają niezainteresowanych i wzmacniają opiekę nad tymi, którzy są zainteresowani. Punkt 4. W tych trudnym czasie poszukiwania Jezusa, zamiast polegania na własnych wysiłkach, nastąpi doświadczenie zwycięstwa nad poleganiem na sobie, co zaowocuje z kolei zwycięstwem nad grzechem, gdyż te 2 są ze sobą ściśle związane. Powodem braku zwycięstwa nad grzechem jest to, że polegamy na sobie. Punkt 3. Ci, którzy doświadczali zwycięstwa nad samymi sobą, zwycięstwa nad Babilonem, jak wolicie, przyłączają się do głośnego wołania 3 anioła, czyli do poselstwa anioła 4, wielkiego ożywienia. Towarzyszy im moc, która pociąga za sobą to, co nazywa się przesiewem.
lub czasem ucisku albo prześladowaniem. Niektórzy ludzie mówią, że to, czego potrzebujemy, aby powstało wielkie ożywienie, to wybuchu kilku bomb atomowych tu i ówdzie. Pamiętam pewne wydarzenie, które poruszyło cały świat. Nastąpiło potem w kościele ożywienie, które trwało tydzień. Nie potrzebujemy kogoś, kto naciśnie przez pomyłkę guzik, aby rozpoczęło się ożywienie. Wszystko wskazuje na to, że to ożywienie wywoła ucisk, a nie ucisk ożywienia. Wówczas, gdy wielkie światło oświeci ziemię, ucisk szybko zamieni się w noc Jakubową, a lud Boży będzie walczył o wyzwolenie. W końcu ukaże się Jezus, przychodzący na obłoku nieba. To, co teraz mówię, na pewno słyszeliście już nieraz, ale spróbujcie wyobrazić sobie, jak to będzie. Czy możecie wyobrazić sobie Jezusa przychodzącego na obłokach? Wszystko, co uważaliście za ważne, straci znaczenie. Domy, inwestycje, ubrania, samochody, wszystko to jest niczym. W jednej chwili wszyscy ludzie przykują wzrok do tego widoku i zdadzą sobie sprawę, że to naprawdę Jezus przychodzi. Czy możecie wyobrazić sobie, co to znaczy widzieć wówczas, że dzięki łasce Bożej przyjęliście sprawiedliwość Jezusa i jesteście po prawicy? Nabierzcie odwagi, moi przyjaciele. Ożywienie nadchodzi. Czy pragniecie mieć w nim udział? Znaleźć się w nim, czyniąc wszystko, co Bóg postanowił, abyście czynili? Czy podniesiecie ręce wraz ze mną i powiecie: Boże, pomóż mi wziąć udział w tym wielkim ruchu, który zakończy historię świata? Módlmy się. Drogi Ojcze, który jesteś w niebie, nie potrzebujemy więcej sprzętu, więcej środków, więcej kart decyzji. Potrzebujemy więcej modlitwy. Podnieś nas z tych krzeseł, prosimy Cię, i naucz nas klękać na kolanach. Małymi grupkami, w naszych domach, od dziś i od tego sobotniego popołudnia. Doprowadź nas, prosimy Cię, do ożywienia w naszych sercach, w naszym całym życiu. Daj nam poznać Twoją moc zwycięstwa i Twoją moc chrztu ducha. Niechaj każdy z nas zrozumie, w jakim kierunku dzisiaj zmierza. Prosimy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.